Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomek i kontynuuję przygodę z gry City Skylines na dodatku Snowfall. Pod ostatnim filmem dostałem informację, aby zrobić więcej siedzib służb drogowych, tak? Tak. Bo po prostu one mnie wyrabiają. Mam ich teraz raz, dwa, trzy. I chyba wszystkie auta są w trasie. No właśnie, 10 na 10. Gdzie to było? Tu. 10 na 10. I tutaj, 10 na 10 właśnie. Musimy zadbać o to, żeby była lepsza przepustowość dróg. Czekajcie, jaki w ogóle mamy... Tak, nasze drogi wyglądają właśnie w ten sposób, że tylko tutaj, gdzie jest zielone, te służby dróg nam, nie wiem, wyremontowały drogi i tak dalej. Więc musimy zadbać o to, żeby po prostu był nadmiar tych samochodów, tylko kurczę... Tutaj bym to dał gdzieś. Może tak na uboczu. Dobra, jedno możemy dać tutaj. Tutaj też się gdzieś sprzeda, może tu. Prądy są. Pieniędzy mamy, 24 tysiące na tydzień, więc... Nie mamy czym się martwić. Tutaj mamy jedną, tutaj damy też drugą. I jeszcze gdzieś w tym naszym centrum. Na pewno musimy gdzieś tutaj, o. Składowisko śniegu, bo ja to jeszcze jedno chciałbym postawić. Więc może zróbmy pierwszą drogę. No, czemu to? No dobra, niech będzie tak. Bo w sumie... Czemuś to nie jest tutaj połączyć? Dobra, niech będzie tak. Dobra, stąd coś weźmiemy. Aha, ta droga w ogóle jakoś krzywo idzie. Czekajcie, to skasujemy. No dobra, to będzie tak. Nie ma wyjścia. Tutaj damy jeszcze jedno składowisko śniegu. I siedzibę służb drogowych. Dobra, może to pomoże. Widzę, że tutaj się nam zaczyna... Ja mam duży napływ ludzi do tej strefy. Ja bym tutaj zrobił ten fragment trzypasmowej drogi, bo tutaj jeszcze nam towary przywożą. Dajmy z drzewkami. W sumie te drzewka tak tutaj nic nie dadzą, no ale... W sumie to też ten fragment może być trzypasmowy. To będą mieli łatwiej wyjeżdżać, tak? W sumie nie wiem, w którą stronę większość ich jedzie. W sumie na prawie, na lewo. Nie, na lewo. Dobra, czyli tą kwestię mamy zrobioną jak na razie. Tutaj ruch się ustabilizował dzięki tym wjazdom, to żeśmy zrobili. Jednak dużo to dało. Tutaj mamy drogi niepodśnieżone. My tu... Gdzie my tu mamy najbliższe składowisko śniegu? Aha, tutaj. Tutaj w sumie moglibyśmy zrobić jeden... To by tutaj drogę dołożyć, tak gdzieś na uboczu. Bo nawet tutaj gdzieś. Zróbmy tu tak drogę. Tutaj w ogóle nie powinno to przeszkadzać, nie? Czy to nie dać dwóch? Dobra, dajmy jedno koło drugiego. Dobra, musimy też o wodę zadbać. I o prąd. Woda, nie wiem, czy to miała być w ogrzewaniu, czy bez. Ale zrobię już z ogrzewaniem. I prądy. Chyci nam tam? Nie. Dobra, zrobimy tu. To skasujemy. Jak ten nasz nowy wjazd do strefy przemysłowej? No nawet sobie radzi. Jako tako. No korki tu mogą być małe.
się nic nie dzieje. Jak to nasza obwodnica też działa? Trochę nie wiem, czy bym tej obwodnicy... Aha, tutaj nam tory idą. Tramwajowe. Myślałem, żeby tą drogę jakoś powiększyć. No, zobaczymy później. Jak my jeszcze stoimy z edukacją? A, i mam się nie sugerować tymi polami zielonymi na ulicach, tylko na budynki, jakie mają zapotrzebowanie. Tutaj widać, tutaj są niewykształceni. Czekajcie, musimy dać te szkoły. Podstawowe. Dajmy tu jedną podstawkę, to nie muszą być dwie. To jest duża strefa mieszkaniowa. Tutaj mamy jedną. Tutaj też będzie ładnie wyglądać. Kurczę, trochę mieszkańców nam teraz będzie ubywać, przez to, że im budynki wyburzymy. Ale to jest ważna inwestycja. Tutaj jeszcze jest pustka. Tutaj ładnie się zabudowały te bloki, więc tutaj damy. Jest to już tak w miarę. Chyba tyle im wystarczy. W tej strefie to za chwilę zrobimy. Tu jeszcze mamy. Tu jest małe zagospodarowanie, więc tutaj damy jedną czy dwie. Nie wiem, w sumie tutaj im jedna wystarczy. Tutaj też im dajemy. Tutaj jeszcze damy raz, dwie. Dobra. Tu będzie jedna i tu będzie druga. Okej. Tutaj nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem. Strefy mieszkaniowe. W sumie możemy tu jeszcze strefy mieszkaniowe sobie dać. Tak na razie nikt się nam to chyba nie wybuduje. A będziemy mieć na zapas. Muszę pomyśleć o jakimś połączeniu komunikacyjnym, autobusy albo tramwaje, albo nawet i metro by można tutaj zrobić do tych innych stref. I my tu nawet jeszcze chyba parków nie mamy. Dobra, zajmiemy się tą edukacją jeszcze, podstawówki, no jeszcze mamy. W sumie to się za chwilę normuje, bo większość się potem nam wyedukuje. Czekajcie, tu pójdzie jedna podstawówka. Tutaj damy drugą. To jest tak, szkoła średnia. To jest w miarę dobrze, tu i tu jest źle. Czekajcie, tutaj mamy miejsce, więc damy tutaj im szkołę. I możemy dać sobie tutaj. Tutaj też mają, okej. Okay. To w tej strefie też nam to jest przyda. Tu możemy dać szkołę średnią i uniwersytet. A mamy za, mamy ten duży nadstan. Ale możemy też dać tutaj. Te prądy tutaj się nam powinny już połączyć. Tak, połączyły się nam. Zobaczmy z tych budynków unikatowych. To, że mamy wbudowane. Tutaj jakieś parki trzeba mi dać. Tutaj ładny park. Tutaj mamy co? Przyjazny sąsiedzki park. To może być tutaj. I teraz tak, tu będzie wysoka zabudowa. Czy wieża transportowa będzie tutaj pasować? Tak naprzeciwko matko, szpitala? No w sumie to chyba będzie pasować. A tu potem wyższe te budynki powstaną. Będziemy to patrzeć. Tutaj ruch. Dobra, jest znośnie. Okej, okay, tutaj droga nam też działa. Wszystko jest dobrze. Dobra, trzeba zrobić jakieś połączenie teraz. Miałby im tu zrobić autobusy? W sumie mógłbym tutaj autobusy zrobić.
Teraz trendy, żeby tędy jechały. Tutaj mają największe połączenie, bo tutaj gdzieś dać im przystanek. To będzie wjeżdżać tam. Na przykład tu. Teraz tak, tu zrobimy przystanek jeden. Tutaj się będą mogli przesiąść. Czy tutaj? Tutaj nie. Dobra, ewentualnie tutaj w środku jeszcze możemy zrobić. O, zrobimy coś takiego. To sobie wiecie tu. Tu. I tutaj się nam połączy. I stąd będą mogli sobie wjechać tam do strefy, a stąd już sobie tramwajem podjadą, gdzie chcą. Myślę, że to będzie działać. Teraz tak, z tej strefy też nam się sprzyda. Tylko my tutaj mamy tylko metro. I jakieś autobusy. Aha, i tutaj mamy to. No strasznie zaniedbałem tą strefę. Tymi autobusami jeżdżą chętnie, jak widać. Zróbmy tu im jeszcze jedną. Czemu tu nie mogę? Tu nie mam... No jest. Tak. Gdzie ja bym chciał, żeby to wyjechało? Tutaj, nie, tutaj mamy wjazd, dobra. Zrobimy tu. Dobra, tu może nam nie będą takie korki. Aha, tu mamy tą jednokierunkową. Zrobimy tu. A może być tak nawet. Albo nie tutaj. Ten autobus tu i tutaj. Tu jeszcze potem jakąś jedną linię puszczę tak na przestrzał. To za chwilę. Tutaj nam się droga już nie łączy. Dobra, zacznijmy sobie z tego punktu. A tak, z tego punktu, jak ja wjazdu nie mam. Dobra, jeden skasujmy. Damy tutaj. Teraz będziemy mogli tutaj wjechać. I tutaj sobie wyjedziemy. Dobra, to damy jeszcze jeden. Dobra, tak może być. Tutaj tylko chciałem jeszcze przez tą główną drogę jakoś dać. Tu jest połączenie, dobra. Damy tu przystanek. Aha, tutaj aż jest. Dobra, to tu. Wyjedziemy sobie tutaj. Jak ja tutaj zawrócę? Tędy. Dobra, mogą być tutaj dwa przystanki. Ok, połączyło się nam. I teraz tak, musimy jeszcze tutaj zrobić jedną linię. Tylko w sumie zwaliłem, bo ta droga mogła tutaj iść. Znaczy ta linia. Tu i tu by zawracała. Czekajcie, może ją tak sobie... Zamiast tego tutaj... Albo nie, dajmy tu przystanek, teraz ja sobie go przeciągnę. No gdzie jest ta kropka? Dobra, jest tutaj kropka. Jest tak, tutaj przystanek. Czy mi się zdaje, czy mi się nowa linia zaczęła tam robić, tak. Dobra, więc tu przystanek. Tu. Ale ja nie chcę, żeby tak mi to zawracało. Chcę, żeby tu mi zawróciło.
No dobra, widocznie nie może być inaczej. To niech tak będzie. I tu jeszcze damy, to powinniśmy mieć jako tak środek transportu zrobiony. Czy komunikację miejską. To na pewno też zmniejszy nam ilość aut. Czemu znowu tutaj to nie chce wjechać? Za blisko tu przystanek jest. No teraz to już w ogóle. Czemu tutaj nie chce, to jest jednokierunkowanie? Dobra, ale jest tutaj jeszcze. Dobra, to skasuj. Jezu, co to za... Dobra, damy tu. Ej, czekajcie, aż bym teraz pomieszał. Stąd ma iść tu. Nie tak. Kurde, pogubiłem się teraz w tych. Dobra, tu jedno skasuj. Jeszcze jedno. Kurde, skasowałem, co tam wraca? Aha, dobra. Czyli tak, tu przystanek ma być. A teraz z tej linii przestaw się tu. Dobra, jak chcą tak, to niech tak będzie. Widocznie nie da się zrobić inaczej. Będzie coś takiego. Mamy problem z ogrzewaniem. Więc wybudujemy sobie tą, co zanieczyszcza środowisko. Czy tutaj oczyszczalni ścieków nie mamy? Chyba żadnej. Nie, dobra. Skasujemy sobie tą geotermalną. I wybudujemy tutaj dwie, te zwykłe. One są bardziej wydajne. Są połączone. I widzę, że mamy problem ze śmieciami. Tylko, że mamy status śmieci na bardzo dobrym poziomie. Tylko, że pewnie wszystkie śmieciarki są w trasie właśnie. Mógłbym tutaj zrobić coś takiego. Czekajcie, to jeszcze chorzy są. Nie, na szpitale chorych 207. 0 na 30. Szpitale w ogóle funkcjonują? Gdzieś tu miałem jeszcze jeden chyba szpital. Tu nie. Tu. 0 na 30. Mam nadzieję, że te karetki pogotowe jeżdżą. Dobra. Chciałem zrobić wysypisko śmieci zwykłe gdzieś właśnie w tej strefie przemysłowej. I w razie czego one się zapełnią, będziemy potem je ładnie sobie opróżniać. Może zrobimy gdzieś... Gdzieś tutaj. Albo w sumie tu. Kurczę, tutaj tak jest duży ruch. Możemy sobie tutaj w środku to wsadzimy. Zróbmy sobie drogę tak. Tu też nam się może połączyć. Może tu. Teraz damy tutaj tak gdzieś trzy wysypiska bym chciał. Aha, tutaj się zmieszczą. To zróbmy. Czekajcie, może nie w tym kierunku. Chciałbym. Tam. Jedno, drugie, trzecie, dobra. I to potem mamy blisko do recyklingu, dobra. One będą zbierać nadstan, a potem będziemy sobie je do recyklingu wysyłać. Tutaj mamy tą drogę, dobra. To działa. W sumie na pewno zastanawiam się na tą obwodnicą jeszcze jedną. Z tej drogi. Z tej.
tu. Użyjemy łagodnego wjazdu. No dobra, może to będzie to ładnie wyglądać. Tu zostawimy na górze jeszcze. Teraz gdzie ta droga tu była? Tu. Coś takiego. Tu i tutaj sobie zrobimy ładny łuczek. No i obwodnicę mamy. Tu nam teraz prądy. Aha, od tego. Dobra, dobra, już podłączam. Jest prąd? Jest. Tylko teraz czy to się nam nie będzie korkować? Czy by nie lepiej zrobić wyjazdu stąd i na przykład wyjazdu? Nie no, może będzie to funkcjonować. Tu jeszcze ewentualnie mogę mi zrobić podłączenie. Tu i tak chyba światło nie powstaną? Nie. I te tramwaje nam tutaj się korkują. Linia czarna. Ona idzie tutaj. Jakby tutaj zrobić zwykłe autobusy. Albo rozdzielić jakoś te przystanki na tej pętli. Czyli moglibyśmy zrobić takie dwie pętle. Jedną i tej drugą. Bo tutaj strasznie to korkuje. Tak zrobimy. Nie wiem czy zdążę. Dobra, damy sobie stop na chwileczkę. To się wyburzy, to. Tutaj mamy ten wjazd, to on tu musi zostać. I czy ja tutaj teraz zmieszczę dwie te pętle? Tutaj są tramwaje. Jest zbyt stroma, czy nie? No jest trochę. Dobra, zrobimy tutaj łagodniejszy i zrobimy tu jedną pętlę, trudno. Tylko teraz czy mi to dokładnie wyjdzie jak wcześniej? Gdzieś dotąd. Ten chodniczek nam tu jest na razie niepotrzebny. A to zrobimy tutaj z drugiej strony. To jest tak, gdzie to jest? Ten żółty przez... Dobra, niebieski, a to jest żółty. Tutaj nam zostaje czarny? Nie no, w sumie zmieścilibyśmy tutaj chyba. I teraz tak, musi w tą stronę zawracać. Zmieścimy. Zresztą trochę inaczej to wyjdzie. O, to ma kółko, tutaj coś źle odmierzyłem. A dobra, może być tak. Tu. Tutaj mamy teraz ten przystanek czarny. Dajmy sobie go tutaj bliżej gdzieś. O. To za chwilę się nam powinno unormować. Czekajcie, przyspieszmy sobie. Czy naprawią się nam linie? Dobra, żółty, jak stąd odjedzie, powinno się to na...
On zniknął. Dobra, czyli musimy te linie chyba na nowo zrobić. Gdzie to była komunikacja? Tu. Dobra, to usuniemy i zrobię to nowe przystanki. Tylko wiecie co, tu miałem dwie linie, teraz nie pamiętam. Ale co, dwie linie miałem dotąd też? Na tramwaje. Czemu ja tu nie mogę dać przystanku? Jak nie można znaleźć ścieżki? Dobra, tego też się trzeba pozbyć. Budujemy to od nowa, może jakoś ładniej wyjdzie. Co teraz z tym przystankiem? Dobra, teraz się dało. Tu jeden. No, teraz. I tu jeden. Kurde. Jeszcze raz. Tu jeden przystanek. I tu jeden tam zawraca. Zawraca, mówię. Coś tu jest nie tak zrobione. Że nie chce mi się to połączyć. No jest dwukierunkowa. Tu też. Co ja spieprzyłem? Tu też jest dwukierunkowa. Dobra, zauważyłem. Teraz będzie to działać. Brawo. Tutaj nam jedna linia wystarczy, teraz ta czarna. Ona też tu będzie miała ten błąd. Właśnie. Teraz powinnaś to naprawić. No, odjedź, napraw mi linię. Chyba musi dojechać tam do stacji. Zobaczymy. Ta jest tak, to muszę zrobić im chodniki. Ta jest tak, z tej strony są nie muszą być, musi być z tej strony. To też sobie wykasujemy. Tak, chodniki mamy tu. Teraz możemy zrobić łagodniejszy taki do góry. Nie wiem, czy na tyle starczy. Nie, za nisko. Albo w sumie zróbmy to stąd. 2, 3. Tak. W sumie tutaj też by mogli mieć. Tutaj muszę mieć jeszcze dookoła.
Czy ten chodnik się nam tu połączy? Chyba nie. Kurczę, jak dziwnie. Dobra, zostawmy go tak. Aha, i tu jeszcze mamy przystanek, czekajcie. To potrzebujemy gdzieś stąd chodnik. Dobra, może tu? Niby anarchią to załatwię. I ta kropka mnie tu wkurza. Tu. I chcę mieć tu na wprost. I tego też nie chcę. No, dało się? Dało się. Czy my tutaj mamy jakiś przystanek gdzieś? Jakąś komunikację? Ten autobusowy. Dobra, powinni mieć wszędzie dojazd. Za chwilę powinno to się nam jakoś rozhulać, jak widzicie. Zaczynają ładnie korzystać. Dobra, zacznijmy sobie teraz tą anarchię wyłączę. Teraz sobie tak jeszcze sprawdzę ten stan dróg. No jest dużo, dużo lepszy. Dużo lepiej, a zobaczmy sobie jeszcze na korki. No korki mamy niby tutaj, ale to jest tylko po prostu większy napływ samochodów. Tutaj coś jest. Ale tutaj byśmy mogli zrobić... No tu nie mamy świateł, tam mamy światła. Tutaj moglibyśmy zrobić z autostrady. Może nie z tej, kurde. Tam ma dwa pasy, nie, może z trzech. Nie, w sumie dwa nam... Dobra, dajmy z trzech. Wiem, nie mogę się zdecydować. I gra nam zasugerowała tylko tutaj światło, no dobra. A ja tu mogę dać z tymi panelami, dobra. Tu. Może to usprawni trochę ruch. Tu jeszcze raz. Przemienimy, bo damy na te z panelami akustycznymi. Dobra, może teraz to jakoś ładniej sobie pójdzie. Tutaj mamy tą drogę dwupasmową, dwupasmową. Tutaj nam się zmienia też w jednopasmową. Nie wiem czemu, no ale dobra. Tutaj dajmy dwupasmową, tutaj też. Aha, tam są już pociągi, dobra. Teraz powinno to lepiej działać. Tutaj też, tutaj jest dwupasmowa. A tutaj nie może być. Dobra, jeszcze ta nasza nowa obwodnica, która funkcjonuje. Bardzo mnie to cieszy. Aha. Aha. Wiecie co? Chyba tutaj sobie wjazd darujemy. Stąd ewentualnie możemy zrobić tylko wjazd na prawą stronę. Jak ktoś będzie chciał, to sobie po prostu stąd tylko skręci w prawo. Nie tylko w prawo, może jechać też na prosto, no też fakt. Ja tam chcę zrobić tego skręt na prawo. W sumie to jakby... Nie, nie będę przynosić. Dobra, zrobimy inaczej. Ja to po prostu tylko zrobię skręt na w prawo. Mogę dać nawet tą krótszą. Zrobimy tu, czekajcie, włączę sobie anarchię. Zrobimy tak.
I mi nie trafiło, dobra. Czyli to i tak ładnie się nie podłączę, jakbym chciał. Ale chyba teraz się udało. Tylko tu muszę kierunek sobie zmienić. I tutaj światła są niewskazane, tylko skrętne w prawą stronę. Nie powinno to nic kolidować. Jeszcze śniegiem wali znowu, no. Ledwo co mi się uda ruch ogarnąć, tak znowu zasypuje mi drogi. No ruszcie się wy i ci będą mogli sobie spokojnie wjeżdżać. Ale jednak ja tu chyba zrobię jedną pasmówkę, bo też się trudno wbijają do ruchu. Będę mieć teraz łatwiej. Nie chcę tu świateł. Aha, bo oni od razu różne pasy się układają. To chyba nie był dobry pomysł. Dobra, zobaczymy to w następnym odcinku. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.